co my tutaj mamy? Kurde, troszeczkę bałagan jest. Niedobrze. Nie lubię bałaganu. Ale co zrobić? Pianino. Niestety nie działa. Ostatnio same wadliwe mi się zdarzają. Ale to nic. Idziemy dalej. Zanim zaczniemy oceniać to miejsce, musimy sprawdzić, jak wygląda cała reszta. Ale widać, że często jest odwiedzany przez ludzi, którzy dewastują. O kurde, ale kredens. I ten królewski fotel. Taki mebelek się tutaj zachował. Jestem naprawdę w szoku. Przy głównej ulicy. I nikt tego jeszcze nie zabrał? Do tego piękne biurko, również w podobnym stylu. Są bardziej takie eklektyczne meble. Drugi fotel, chyba do kompletu, tylko troszkę biedniejsza wersja, tak mi się wydaje przynajmniej. Sprawdzimy teraz górę. Spróchniała schody. Obejrzymy, żeby sobie nie wchodzić w kadrze. Pierwsze piętro całkiem spoko. Tutaj komoda, już troszeczkę zniszczona, ale kiedyś komuś służyła i była naprawdę ciekawa. Ramka. Adam, co sądzisz o tym miejscu? No już mocno zniszczone, ale mebelki... No. Zostało kilka antyków. Całkiem, no. Czekaj, tam przejdę. Tu nie byliśmy jeszcze. zamknięty pokój. O, to może będzie bardzo ciekawe. Na samym wejściu widzimy całkiem fajne łóżeczko. Figurki święte. Gigantyczna szafa. Z tego co wiem, to w garażu jeszcze można kilka ciekawych rzeczy znaleźć, więc od razu się tam udamy, a później już będziemy rozkminiać co dalej. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Wspominałem wam, że w garażu jest samochód. Teraz sprawdzimy jak wygląda, bo sam nie jestem zorientowany do końca. Kurde, co to jest? Zważywszy na to, że jesteśmy we Francji, może to być Peugeot. O kurde, ale długi. Zajmuje cały garaż. Ale co to jest? Ja szczerze nie mam pojęcia. Silnik nadal jest. Coś tu jest napisane Leon? Zenit Leon. Ciekawe czy da się wejść do środka. Kurde, chyba się da. Ale wszystko zaodzerwiałeś. Bardzo dużo miejsca. Ciekawe ile może mieć ten samochód. Szkoda, że nie ma go wyciągniętego. Albo w takiej większej przestrzeni. Bo z tej perspektywy niewiele widać. Szkoda. Tutaj są jeszcze jakieś garaże, również zarośnięte całe. A nie, to toaleta. A, tu jest wychodek. Tu jest wychodek. Przejdziemy się, zobaczymy. Tu chyba trzymano węgiel. Tak, zgadza się. Jest pozostałość nawet. Chyba niczym was już nie zaskoczę. Na tle tego samochodu zakończę eksplorację i lecę dalej. Trzymajcie się. Widzimy się u mnie na kanale. Na razie.